Czas przeprowadzić wywiad z chłopakami Nową Bydgoszcz. Witam serdecznie w Bydgoszczy. Są odważni, którzy zostają. Po prostu żaden nie jest inteligentny, nie umie się wypowiadać. To spróbujmy, zobaczymy na drugiej stronie, czy ktoś po prostu ma w sobie coś inteligencji i potrafi się wygadać. Tu już jeden się czai, proszę. Nikt nie chce udzielić wywiadu znowu. Co, wy jesteście takie tumany? Dokładnie. Ty jesteś gotowy? Ja jestem gotowy. Jak tu wygląda? Pięknie. Już za wami dwa mecze? Nie, dwa. Tak, pierwszy graliście awansem, się grali, bo jesteście dwie drużyny z Bydgoszczy, więc organizator, żeby było więcej czasu do pozostałych. Dwa zwycięstwa zdecydowane. Jesteście faworytem, nie ukrywajmy tego, nie? Nie ma chyba, byłby wstyd, abyście ten turniej przegrali. Troszeczkę. Jesteście w najmocniejszym składzie, ze Skibą, z Żelakiem. Ale co ja mogę powiedzieć? To jest takie przygotowanie też kadry wojewódzkiej. Ale opowiedz mi o waszym najbliższym wydarzeniu sportowym. Najbliższe wydarzenie sportowe? Takie duże. Wyjazd do Serbii. Wyjazd do Serbii? Tak. Na ile dni? 8. Aż 8 dni? Albo 7. Nie wiadomo. I co tam w tej Serbii będziecie robić? No, wygrywać. No tak. Ale między innymi turniej, tak? Tak, turniej. Znacie nie więcej drużyny, jakie tam będą? Nie. Jeszcze nie wiecie, nie ma rozpiski. Mocne. Oprócz turnieju, co jeszcze? Jak słyszałem, że Euroliga, Partizan zagra? Chorwacja. A Chorwacja co? Plaża. A mecz Partizana też? W Chorwacji. W Belgradzie. Może pójdziemy. Może pójdziecie. Co sądzicie o poziomie tego turnieju, nie licząc naszej drużyny? No, nie wiem, no drużyny są dość przybliżone do siebie. Ale nie do was. Do nas nie, ale... No ale wy jesteście w czołówce krajowej, w finale Mistrzostw Polski. Które miejsce było? Siódme. No, siódme miejsce w Polsce. Po takich nieszczęściach, że wygrywaliśmy 15-20, a w trzeciej kwarcie, no... Aj. Co się nie udało w Młodziku, uda się w kadecie może. Jeszcze jeden przyszedł odważny do wywiadu. Kogo byś chciał pozdrowić? Tak. Kogo? Dawida Równowskiego. To ja. Jego rodzinę. Tomka, Tomasza, Aka Stanowskiego. Mamę i tatę. To fajnie, no. Co, więcej nie trzeba gadać. No, życzę wam wszystkiego dobrego w Serbii. Weronikę Prejs. Bawcie się fajnie. Jak ja nie pojadę, to mi chociaż jakąś pamiątkę przywieźcie. No, da się zrobić. Da się zrobić. Zdjęcia. Weronika Prejs to jest jego ukochana. Jeszcze może po drugiej stronie jeszcze może dwa słowa z tymi panami. Chłopcy już mi wszystko opowiedzieli z tamtej strony i wcale się nie boją kamery, a wy uciekacie przed kamerą. Już wszystko się dowiedziałem, że ten turniej wygracie, że grajecie, że do Serbii jedziecie. Dobra, no to co jeszcze będziemy więcej gadać? Właśnie, nie ma sensu się. Nie ma więcej, wszystko ok. Tylko giga tracisz, no. Wiosna idzie. Wiosna jedzie, dobra. Takie życie. To pozdrawiam. Ale.